Cześć. Jestem Eks. I wymyśliłem, żeby zacząć rozwijać kanał Łowców, taką koncepcję, bo dotychczas wrzucałem tam tylko i wyłącznie jakieś tam materiały z wyjazdami, których niestety coraz mniej robię. Natomiast obecnie tak sobie pomyślałem, że korzystając z okazji, że nabyłem nową Aprilę, zrobię materiał o Aprilii, a jeżeli jakkolwiek wam to się przypadnie do gustu, no to zrobimy też materiały z innymi motocyklami. Także myślę, że jest potencjał do tego, żeby sobie omówić jakieś tam kolejne motocykle, kolejne jakieś tematy techniczne, jakieś zagadnienia z punktu widzenia stricte takiego, jak my wykorzystujemy te motocykle, czyli dojazdy adventure'owej, dojazdy offroadowej, terenowej, bo mówmy się, wszystkie, a przynajmniej 99% testów, jakie ja widziałem, to są testy motocykli na zasadzie dostał gość na 2 godziny pokręcić się gdzieś tam motocyklem, a następnie mówi, no on jeździ fajnie, tam są jakieś przełączniki, mapy i jest super, nie? Ja wolałbym te motocykle po pierwsze trochę dłużej nimi pojeździć, jak się da oczywiście, po drugie sprawdzać głównie pod kątem terenowym, adventure'owym, jakimś tam wyprawowym. Nie jestem jakimś turbo riderem, jakimś super gościem, nie mam mega doświadczenia. Staram się zawsze mieć jakieś własne zdanie na temat danego motocykla i jakieś własne odczucia. Nie? No dobra, no i mamy sytuację taką, że na pierwszy rzut idzie nam Aprilla, no bo właśnie ona tutaj jest. Co mogę na ten temat powiedzieć? No słuchajcie, mogę powiedzieć, że to jest fajny motocykl, mimo że mi się on w ogóle nie podoba. A przynajmniej mi się nie podobał na samym początku, jak go kupiłem. Teraz, można powiedzieć, troszeczkę mi się już opatrzył i trochę bardziej mi się podoba. Natomiast no szału nie ma. No jakby futurystyczny wygląd, no tak średnio mi przyszedł do gustu. Na przykład ta siódemka mnie urzekła o wiele bardziej. Ta niska lampa, duża szyba, tak sobie. To tutaj wyciosanie nie za bardzo. Z tyłu mamy taki wielki kaban w postaci tłumika. Nie podoba mi się. Płyta pod silnik też jest dyskusyjna mocno. Także całościowo, wyglądowo tak sobie. No i mega nieurzekający przynajmniej mnie ten koreczek od Malucha. Nie urzeka mnie ten koreczek, mimo iż widzę jego pozytywne zastosowanie, mamy wysoki kołnierz dzięki temu, nie wpada dużo syfu do środka i okej, ale no może jest to jakieś nawiązanie do tego, co było, do jakiejś minionej epoki, ale to mnie nie urzeka. To, co teraz mnie urzeka, to jak ten motocykl jeździ, bo jeździ bardzo fajnie i to nie ma co wijać bawełnę. Zarówno po szosie, jak i w terenie jeździ fajnie. Ma bardzo przyzwoitą pozycję na siedząco, szeroka kierownica, wysoka kierownica. Mamy sytuację, że na siedząco jest wygodnie. Śmiałbym powiedział, że jest to kierownica gdzieś jak w dużym GS-ie. Też taka, gdzie łatwo przyjąć pozycję atakującą. Na stojąco super wygodna. Dobra ochrona przed wiatrem, co w tej klasie motocykli bywa rzadkością. Wydaje mi się, że jedna z lepszych. Nie jeździłem GS-a 850, aczkolwiek on wagowo jest w innej klasie robi. Ale tu naprawdę jest bardzo przyzwoicie, jeżeli chodzi o tą ochronę przed wiatrem. No, to oczywiście tam może być lepiej, nie? Ale jest ok. Całkiem wygodna kanapa. Przynajmniej takie robi wrażenie. Na razie nie przejechałem nią jakiś setek tysięcy kilometrów. Ale tutaj jest na środku tak sobie, a jak się człowiek przesunie do tyłu, to jest całkiem wygodnie.
więc to jest ok. Mamy gdzie schować kolana, więc ta ochrona przed tym jakby dla kolan też jest, istnieje, co w tej klasie motocykli bywa różnie. I to jest fajne. Dodatkowo elektronika, która ułatwia jazdę szosową, tryby jazdy mocowe, tempomat, ABS-y, SP, wszystko jest. Mamy też możliwość opcjonalnego systemu MIA, które pozwala na przykład wyświetlać nam elementy nawigacyjne na ekranie, kto do nas dzwoni, jaka muzyczka akurat leci, tego typu historie. Możemy wszystko to operować przy udziale tego ekranu. To jest fajne, to jest spoko. Także drogowo jest naprawdę dobrze. Silnik ma fajną moc, zawieszenie jest bardzo przyzwoite na szosie, aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że tu jest duży skok, tu jest 240 mm skoku i ten zawias lubi nurkować. Chyba że ktoś go skręci na sztywno, to być może wtedy nie, ale on nurkuje. No i tyle, i trzeba to zaakceptować. Natomiast co się dzieje w terenie? No w terenie jest bardzo przyzwoicie. Motocykl jest bardzo poręczny, jest najlżejszy w swojej kategorii, ponieważ mamy 187 kg na sucho tego motocykla z paliwem, tam ze wszystkim i tak dalej, 200 tam, nie pamiętam, 4 czy 7, jakoś tak, no ale no nieważne. 18 litrów mamy zbiornik, co daje nam dosyć fajny, już przyzwoity zasięg. Przy tej jego spalaniu to myślę, że takie realne to jest 300, w porywach do 400, jak tam ktoś jest w stanie wykręcić. Ale to już jest, to jest całkiem spoko, nie? Takie 250-300 to już jest bardzo przyzwoicie, jak motocykl dusimy, a on tyle robi. To jest to. Kolejna rzecz w terenie. 240 mm skoku z przodu i z tyłu. To naprawdę robi, a co najważniejsza charakterystyka zawieszenia, pozwala nam na jazdę terenową na luzie. Ten motocykl wybiera i tłumi, co jest dużym, dużym plusem, bo Lagi 43, no takie miałem mieszane uczucia co do tego. Śmiało mógłbym powiedzieć, że on tłumi mniej więcej na poziomie KTM 890, no może trochę przesadzam, bo tam rzeczywiście zawieszenia KTM-owe są fajne, ale jeżeli nawet nie, no to jest bardzo przyzwoicie. Jest bardzo przyzwoicie. Zawias nie dobija przy różnych skokach, gdzie ja ważę dużo, wiecie, jestem jednym wielkim klocem, około 110 kg mam zawsze i ten zawias jest mi trudno dobić, a lubię sobie gdzieś tam czasami wyskoczyć, podskoczyć i tak dalej. Także zawias nie dobija, a jednocześnie wybiera, to jest istotne. Prowadzi się przyzwoicie na szosie, jak i w terenie. Także no bardzo, bardzo Wam polecam jazdy testowe, spróbujcie se sami. Z niefajnych rzeczy w terenie uważam, że charakterystyka silnika może czasami przeszkadzać. Pomaga, jeżeli ktoś nie ma dużego doświadczenia, motocykl w dolnym zakresie obrotów jest łagodny. Bezproblemowy, on taki jest łagodniutki, pozwala ci się pomanewrować i tak dalej. To co mi przeszkadza znowu, to to, że raczej dwójka potrzebuje obrotów, żeby jechać, i to czasami nie jest fajne, bo ja lubię jeździć z dwójką, tak? Jedynka czasami jest za mocna, za ostra do ruszania gdzieś tam dowolno, ale przy manewrach, przy ciasnych jakichś takich singlach i tak dalej, ja lubię jeździć dwójką i tutaj ta dwójka jest za szybka. Prawdopodobnie będę musiał zmienić przełożenia, być może to rozwiąże problem, a być może nie. To jest kwestia też charakterystyki silnika. On po prostu w tym zakresie między 1000 a 2500, może nawet 3, jest po prostu zbyt łagodny, zbyt słaby. No i to ma swoje konsekwencje. Tenerze tak nie ma. Tenera tutaj niestety bije go na głowę. Ona ma strzał z gazu praktycznie zero-jedynkowy od razu, tak jak single. Ona bardzo łatwo podnosi przód i niezależnie od tego, czy jesteśmy w takim czy w innym zakresie obrotów, ona po prostu się dźwiga do góry od razu. I to się przydaje w różnych kwestiach. Ten motocykl jest bardziej taki adventure'owy. Miły, przyjemny, fajny. Tenera, moim zdaniem, taka trochę rally, enduro. No, tam są różne jakieś niuanse. Oczywiście jak zrobimy jakieś takie zestawienie dwóch motocykli ze sobą, albo w ogóle te Tenery, no to wtedy bardziej łatwo będzie mi o tym powiedzieć, o tych konstrukcjach. Wtedy poświęcę na to czas. Natomiast ten motocykl naprawdę jest fajnym middle bike'iem w wersji adventure'owej. W terenie bardzo poręczny, bardzo lekki, bardzo dobrze wyważony, skręca 3,5 metra. Zrobiłem sobie dzisiaj taki typowo średnicę zawracania bez podparcia nogą. No i to jest, uważam, dobry bardzo wynik. Wiem, że GS-y skręcają najlepiej, bo mają inną konstrukcję, ale Afryka na przykład skręca też bardzo dobrze. KTM 890, 790 skręca bardzo dobrze i ten motocykl też skręca bardzo dobrze. Tenera niestety nie skręca bardzo dobrze.
i ma wysoki środek ciężkości. I to też jest jakby przewaga jego nad Tenerą. Największy minus tego motocykla to jest to, że jest to Aprilia. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Czyli brak zaufania totalny dla tego typu sprzętów. No zobaczymy, jak będzie. Nie? Ja dałem kredyt zaufania, zobaczymy, jak wyjdzie. Na tą chwilę raczej nic nie powinno się psuć, tak mi się wydaje, bo jest nowa. No i tak słyszałem, tak ktoś tam już ma przejechane około 20 tysięcy kilometrów, no i na tą chwilę nic poza jakąś tam pocącą się uszczelką, gdzieś tam pompy wody, jakimiś tam błędami w oprogramowaniu, to nic specjalnego się nie dzieje, więc może będzie dobrze. Zobaczymy. No fajny motor do tego, żeby go mieć jakby jako jeden jedyny. Z drugiej strony niefajny jako jeden jedyny, bo jest włoski i może się okazać, że po prostu się Wam zepsuje na przykład i trzeba go dać do serwisu i tyle. No więc każdy musi to podjąć wybór sam, nie? Co jeszcze? Opony bezdętkowe. No, dla wielu bardzo duży plus. Ja nie wiem tak do końca, czy to jest plus czy minus. Ja być może i tak zastąpię je dętkami i założę po prostu jakieś takie gumy, które są bardziej agresywne na przykład. Ja lubię, to jest moja teoria, mieć dwa zestawy opon. Letnie opony i zimowe opony. Letnie opony to są takie opony, które sobie spokojnie po suchym jeżdżą. To jest moja, to są jakieś tam letnia opona typu Rally Z i tak dalej. Aczkolwiek ona tutaj, no już ten przód na przykład fajnie dosyć robi, nawet po błocie i po tego typu rzeczy. Tył jest słaby. Na pewno jakbym chciał nim pojechać sobie do Rumunii gdzieś tam, czy na Ukrainę. W góry wysokie, tam gdzie zaczyna się być czasami gliniasto, gdzie spływa woda z strumykami i tak dalej, to na pewno bym chciał do tego motocykla założyć opony ostre. I opony bezdętkowe, felgi bezdętkowe tu mogą przeszkadzać, aczkolwiek mamy sytuację taką, że tutaj są zawory po środku felgi, zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc bardzo łatwo jest wykręcić zawór i założyć po prostu dętkę i tyle. I pojechać sobie. I założyć oponę, jaką się chce. Więc to jest plus tego motocykla, a może nie do końca minus. Ten motocykl jeździ naprawdę fajnie. Polecam Wam, spróbujcie sobie. Jest fajnie wyważony. To jest jego wielka zaleta. Dobrze zawieszony. I silnik jest przyjemny. Na tyle powiedziałem. Nie wiem, czy jest przyjemny. Jest głośny. I jest trochę śrubkowy. Taki jak KTM czy Ducati. Ale ogólnie daje przyjemność jazdy, naprawdę daje przyjemność jazdy i mocowo, i na dole jest łagodny. Można się do tego przyzwyczaić. Jeżeli nie będzie się psuł, to myślę, że zostanie u mnie na dłużej. No dobra, wywaliłem się. Taka to prawda. Znaczy położyłem go, powiedzmy, trochę. I się wygła dźwignia. Jednak trzeba coś składanego tutaj wymyślić. Albo do Borysa napisać, żeby zrobił jakąś heavy duty. I tyle. Że kiblowo. A, no i z plusu, słuchajcie. Mimo, że się wywaliłem i dźwignia się zgięła, to tłumik się nie zgiął. Generalnie. Chyba jest jakoś lepiej pomyślany niż w Tenerze. Bo się nic nie stało z nim. No i raczej nie będzie nic ocierał. Także jest gitar. Dobra.